Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. O czym dziś powiemy? MOSiR wprowadza opłaty za treningi. No przekształca nam się to po prostu w jakiś podmiot mocno biznesowy. Zwalczanie alkoholizmu przez zwiększenie liczby sklepów z alkoholem? Ilość punktów niestety powoduje to, że ta dostępność jest większa i jakby zachęca jeszcze bardziej. Najpierw na sesji dyrektor spotkała się z radnymi, by ci zmienili statut. Później, kiedy już dokument był przegłosowany, ta sama dyrektor spotkała się z rodzicami młodych zawodników trenujących piłkę nożną, by poinformować, że darmowe treningi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji już się skończyły. Z naszą redakcją skontaktowali się zbulwersowani rodzice, którzy pytają, jak to jest możliwe, że są pieniądze na podwyżki dla burmistrza czy radnych, a dzieci będą musiały płacić za zajęcia sportowe. Co zmieniono w statucie i czy nie dokonano owych zmian, by MOSiR kasował pieniądze za treningi najmłodszych? O tym w naszym materiale. MOSiR powstał w 2012 roku, a za pomysłem utworzenia tej instytucji stali ówcześni współkoalicjanci PiS-u, czyli Wspólnota Lubartowska. Zapowiadano, że będzie to podmiot, który rozwiąże problemy stowarzyszeń. Instytucja miała się z czasem zająć także nieodpłatnym szkoleniem młodzieży. Podkreślano, że kluby, które nie mają środków z budżetu miasta, finansują swoją działalność z kieszeni rodziców młodych sportowców. Powstanie jednostki pod nazwą MOSiR wiąże się z zapotrzebowaniem społecznym. Tak jak wcześniej już pan burmistrz powiedział, te sprawy zostały w pewnym sensie już skonsultowane i po prostu jest takie zapotrzebowanie stowarzyszeń, jak również i w odzwierciedleniu społecznym. W zakresie oczywiście dotyczącym uporządkowania kwestii organizacyjnych, jak również i finansowych, w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na terenie naszego miasta. I mimo wielu wątpliwości i zarzutów, że będzie to jednostka zatrudniająca radnych, MOSiR powstał. W owej instytucji, tak jak podejrzewano, zatrudniano ludzi związanych z ratuszem. Najbardziej jaskrawym przykładem takiego zatrudniania stał się radny Artur Kuśmierzak. Jako radny deklaruje poparcie dla inicjatyw burmistrza Krzysztofa Paśnika, którego działania zmierzają w kierunku rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o moje przyszłe plany zawodowe, to mam kilka możliwości, łącznie z tą, którą otrzymałem od władz samorządowych. Chodzi o wykorzystanie mojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia w pracy w miejskich jednostkach. Ogłasza wszem i wobec Kuśmierzak. Wśród mieszkańców od razu pojawia się szereg komentarzy. Nie znam się zbytnio na polityce, ale czy to nie ten pan startował w wyborach i się nie dostał, ale że był kolega burmistrza i razem startowali, został szybko naczelnikiem WUM. Teraz co czytam, po odejściu kilku radnych z Rady Miasta, aby ratować tyłek burmistrzowi, rezygnuje z bycia naczelnikiem i wysokiej pensji i zostanie radnym za ułamek pensji naczelnika. Jak czytam kolejne wpisy, mówi się o części etatu. To w MOSiR, to części etatu w LOK czy PGK. Czy mi się tylko wydaje, czy ten pan raczej poszedł do polityki dla siebie, a mieszkańcy byli tylko środkiem do osiągnięcia celu? Bo jakoś odnoszę takie dziwne wrażenie. Pisze na jednym z portali osoba podpisująca się Moje Miasto Lubartów. Panie Kuśmierzak, czy będzie pan znów biegał z ciastem na osiedlu przed wyborami, a później udawał, że nie poznajesz ludzi? Taki z siebie sąsiad? Widać teraz, co pigułowi chodzi, bo raczej nie dobro mieszkańców, tylko własny biznes się liczy. Temu panu to już dziękujemy. Nie ma co liczyć na glisy w moim domu. Zresztą sąsiedzi są podobnego zdania. Komentuje kolejna osoba. Jestem wzruszona, jaki można mieć kręgosłup moralny albo go brak. Tyle samo zrobi jako radny, ile samo zrobił jako promotor, czyli nic. Przecież to karierowicz, po znajomości stworzyli mu stanowisko, a teraz mu zabrali. Wizerunkowo spalony jako radny już na wstępie. Brawo za strzał w kolano. Teraz już nie będzie zdjęć i wyjazdów za pieniądze podatników. Publikuje swój komentarz XYZ. O jakim doświadczeniu Wisyty bredzi? Chyba w wygryzaniu pracowników z doświadczeniem w ramach czynienia dobra dla miasta. Toż to dla niego specjalnie stanowisko naczelnika utworzyło PSL, a tam roboty z promocją nie ma nawet na pół etatu. Co innego pochłania czas, kosztowna propaganda, 47 lat na karku i o jakim doświadczeniu samorządowym mowa? Jak taki specjalista, to trzeba było uczciwie szukać pracy. To kolejny z dość ostrych komentarzy. Okazuje się, że część komentarzy, jakie publikowali mieszkańcy Lubartowa, została usunięta po interwencji Kuśmierzaka. Jak widać, niektórzy z mieszkańców są bardzo dobrze zorientowani. Pojawia się informacja, że były naczelnik nie zostanie bez pracy i okazuje się, że to prawda. Jako pierwsza redakcja dotarliśmy do informacji o nowym stanowisku dla Kuśmierzaka. Okazuje się, że w miejscu, gdzie został zatrudniony, mimo że jest to jednostka samorządowa, mimo że dla niej środki finansowe zabezpieczają sami radni, a więc też już niebawem Kuśmierzak, to nowy radny może być zatrudniony. Dlaczego?
bo przepisy zabraniają radnemu zajmować funkcji kierowniczych. Dlatego Kuśmierzak nie będzie już kierownikiem czy naczelnikiem, ale specjalistą do spraw organizacji imprez. Chciałabym panią dyrektor zapytać, czy pan Kuśmierzak, czy prawdą jest, że pan Kuśmierzak pracuje w Mosirze? Tak. A na jakim stanowisku, czym się zajmuje? Pan Artur jest specjalistą do spraw organizacji imprez. Rozumiem, czyli co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków? Czym się za dokładnie? No, jak państwo doskonale wiecie, MOSiR organizuje dużo imprez. Myślę, że państwo śledzicie naszą stronę i wiecie, że przy takich imprezach jest co robić. Stąd pan Artur złożył swoją ofertę na takie stanowisko. No i powiem tak, z otwartymi ramionami go przyjęłam. Rozumiem, czyli czy to z pani strony może miał taką propozycję, żeby na takie stanowisko startował, czy jednak sam pan Artur był zainteresowany? Myślę, że to nawet tak wyszło troszeczkę z dwóch stron. Ja od jakiegoś czasu już poszukiwałam i naprawdę prosiłam pana burmistrza o osobę, która by mi tutaj pomogła i nas wsparła przy organizacji imprez. No i tak się złożyło, że pan Artur został, to znaczy zgłosił swoją ofertę, porozmawialiśmy, no i został przyjęty. Z panem Arturem od 4 lat w zasadzie współpracujemy i można powiedzieć, mamy takie wspólne flow i podobne spojrzenie na imprezy, no stąd dla mnie była to naprawdę najlepsza rzecz, która się mi przytrafiła. MOSiR na przestrzeni ostatnich lat zasłynął imprezą dla miłośników biegania, gdzie doszło do kompromitacji tej instytucji. Po 12 latach od podjęcia uchwały o powołaniu MOSiR-u Szumiec ponownie jest wiceburmistrzem i ponownie dochodzi do zmian w MOSiR-ze. Na czym one polegają, wiedzą najlepiej rodzice, którzy wzięli udział w zebraniach, jakie zorganizowano 24 czerwca w ratuszu. Mieszkańcy powiadomili naszą stację o tym, co będzie tam planowane. Chciałabym poinformować, iż w dniu dzisiejszym, to jest poniedziałek 24 czerwca 2024 roku, burmistrz miasta Lubartów organizuje w Urzędzie Miasta Lubartów o godzinie 18:30 pierwsze spotkanie od początku istnienia MOSiR-u dla wszystkich roczników młodych piłkarzy z naszego miasta uczęszczających w treningach w piłce nożnej. Chciałabym również zaznaczyć, iż od początku te zajęcia były bezpłatne i finansowane z budżetu miasta. Jak więc łatwo się domyślić, po ostatniej podwyżce burmistrza, jak i nowych zaradnych, trzeba było gdzieś przyciąć budżet, by dla nich starczyło. Podkreślam, od początku istnienia zajęć były one bezpłatne. Jedyne, na co rodzice trenujących dzieci się składali, były stroje meczowe i dresy. O co chodziło zaniepokojonej matce? Okazuje się, że podczas spotkania dyrekcja MOSiR-u pochwaliła się z jednej strony otrzymaniem srebrnego certyfikatu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale z drugiej strony poinformowano rodziców, że od nowego sezonu treningi dla dzieci będą płatne. Wskazano nawet kwotę 100 zł miesięcznie. Dlaczego o tym mówimy? Bo do tej pory dzieci, które trenowały w MOSiR-ze, nie wnosiły żadnych opłat. Oznacza to, że nowa zmiana to duże obciążenie dla rodziców. Część z nich już zapowiedziała, że od sierpnia nie pośle dzieci na treningi. Jednak aby owe opłaty mogły wejść w życie, należało doprecyzować to w statucie, a ten został przegłosowany na sesji Rady Miasta. Jednak podczas sesji dyrektor ani słowem nie wspomniała o planach pobierania opłat od dzieci. I w imieniu MOSiR-u chciałam serdecznie państwa prosić o przyjęcie nowego statutu dla jednostki, którą kieruję. Proszę państwa, nasza działalność opiera się na szeroko rozumianym pojęciu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. I tak to w tym momencie brzmi literalnie, taki jest zapis. I w zasadzie jest to tak naprawdę zgodne z tym, co robimy i z naszą działalnością. No niemniej jednak analizowałam statuty innych MOSiR-ów, rozmawiałam z dyrektorami innych MOSiR-ów i zdecydowałam, że
w naszym statucie należy uszczegółowić, doprecyzować i rozszerzyć zakres naszej działalności o te działania, które tak naprawdę my de facto wykonujemy. Czyli proszę Państwa, no, organizujemy imprezy sportowe, rekreacyjne, współpracujemy z innymi jednostkami, z instytucjami, z klubami, prowadzimy zajęcia dla dzieci z piłki nożnej, z tenisa. No oczywiście zarządzamy majątkiem, dbamy o ten majątek, udostępniamy go. I te wszystkie działania zostały wymienione w tym projekcie statutu, który Państwo otrzymali. Podczas prezentacji dyrektor Symbor nie wspomniała o zmianie zapisów w rozdziale 5, co istotne także w projekcie uchwały, a dokładnie jej uzasadnieniu także nie wspomniano o nowej treści paragrafu 16. Paragraf 16, podpunkt 3. Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR określają zarządzenia burmistrza miasta Lubartów. Przepis wprost wskazał, że MOSiR będzie wprowadzał odpłatność za usługi. Jednak to nie koniec zmian, o których nie poinformowano radnych. W nowym dokumencie zabrakło następującego zapisu. Paragraf 8, podpunkt 7. Zasady i tryb udostępniania obiektów i urządzeń MOSiR określa Rada Miasta Lubartów w formie uchwały. W nowym statucie zamiast rady owe zasady i tryb ustali sobie sama dyrektor. To jednak nie koniec wzmocnień samego MOSiR-u. Skontaktowaliśmy się telefonicznie z dyrektor MOSiR-u panią Anetą Symbor. Zostaliśmy jednak odesłani na drogę mailową, a to nasze pytania. Za najbliższe treningi rodzice dzieci będą musieli płacić 100 zł miesięcznie. Do tej pory treningi były za darmo. Dlaczego MOSiR obciąża rodziców za treningi? Czy w związku z tym, że rodzice będą płacić za treningi, MOSiR nie będzie finansowany z budżetu miasta? Czy bez zmian w statucie MOSiR miałby prawo pobierać owe opłaty? Dlaczego nie poinformowała pani radnych o nowych zapisach dotyczących wprowadzenia nowego zapisu, tu cytat, odpłatności za usługi świadczone przez MOSiR? Co to za usługi? W odpowiedzi otrzymaliśmy. MOSiR chce się rozwijać. Zmiany, które chcemy wprowadzić, wiążą się z wejściem w nowy system szkolenia i dołączeniem do ścisłego grona Akademii Szkółek Piłkarskich w Polsce, objętych systemem certyfikacji PZPN na poziomie srebrnej gwiazdki. Srebrny certyfikat PZPN dla MOSiR wiąże się ze zmianami, które bardzo pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci i młodzieży trenujących w MOSiR. W województwie lubelskim srebrny certyfikat posiada jedynie 10 klubów. Są to wiodące akademie piłkarskie. MOSiR Lubartów jest jednostką budżetową i zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma więc innej prawnej możliwości niż pokrywania wydatków i przekazywania dochodów budżetowi gminy. W ocenie MOSiR dotychczasowy statut w związku z treścią obowiązujących w zakresie przepisów prawa umożliwiał wprowadzenie odpłatności za usługi MOSiR. Zmiany w statucie nie miały związku z planami wprowadzenia odpłatności za nasze zajęcia. Statut zmieniony został po to, aby doprecyzować i rozszerzyć zakres naszej działalności. Od początku powstania jednostki prowadzimy szeroko rozumianą działalność sportową i rekreacyjną. Projekt uchwały zawierał pełną treść załącznika i każdy radny mógł zapoznać się z jego treścią przed sesją. Dodatkowo w poniedziałek byłam na komisji, gdzie Państwo radni opiniowali projekt zmian w statucie. Wszystkie uwagi radnych zostały uwzględnione i w takiej wersji został przedstawiony na sesji. Co do zakresu usług odpłatnych, zostaną one określone zgodnie z treścią delegacji stosownym zarządzeniem, które zostanie podane do publicznej wiadomości. To treść maila z odpowiedzią od dyrektor MOSiR-u Anety Symbor. Podczas sesji radni mieli wiele wątpliwości dotyczących zmian. I tak rozdział trzeci, paragraf 6, podpunkt 12, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie działania MOSiR. Kto ma to finansować? To ja bym chciała dokładnie wiedzieć. Poza tym, ile osób pracuje w MOSiR-ze? Też bym chciała to wiedzieć. Następna sprawa. Ilość imprez, jeżeli chodzi o MOSiR, czy te imprezy wzrosły, bo w ostatnim czasie mówione było, że
imprezy będzie coraz Przepraszam, więcej. Pani radna, my jesteśmy w punkcie związanym ze statutem. Statut nie określa ani liczby imprez, ani nie ustanawia, że tak powiem, liczby zatrudnienia i rzeczy, o które pani pyta, więc nie sądzę, że pani dyrektor na te pytania odpowie i wcale nie będę zdziwiony. Natomiast, ale jest pani dyrektor i być może na któryś z ale ja się na to odpowiedzieć. Nie zgadzam. Jesteśmy w punkcie związanym z przyjęciem uchwały nadającej ale statut Ale panie przewodniczący, jest, to jest nie w temacie. Tak, jest tak, że nie zawsze jest pani dyrektor na sesji. I ja, to nie są jakieś trudne pytania, które zadaję, a więc uważam, że jeżeli na któreś z pytań będzie miała wiedzę, no to będzie pani przecież radna. Mogła odpowiedzieć. A pan mi w tym momencie chce blokować. Nie chcę pani blokować, chcę tylko panią przywołać do tematu. Nie jesteśmy w temacie związanym z MOSiR-em. Proszę państwa, mamy komisje różnego rodzaju. Poza tym jesteście państwo, tak jak słyszałem dzisiaj, i to jest racja, jednym z większych, jeśli nie największym klubem radnych. Więc możecie państwo takie spotkanie zorganizować. Pan burmistrz udostępni pomieszczenie. Nie ma naprawdę przeszkód. Proszę państwa, możecie to zrobić. I pani dyrektor na pewno wam nie odmówi swojej obecności i informacji, jeśli wcześniej sformułujecie pytania, do których pani dyrektor będzie mogła się rzetelnie przygotować, bo w tej chwili jest przygotowana do dyskusji na temat statutu. Więc pani radna, no naprawdę i w ogóle do wszystkich państwa, to nie tylko chodzi o panią radną, tylko do wszystkich państwa, proszę państwa, no nie zamieniajmy tego posiedzenia w rozmowę o wszystkim. Jesteśmy w punkcie związanym ze statutem MOSiR-u. Krówczyński zwrócił uwagę radnej Grabek tak, jakby nie zauważył, że w projekcie statutu zapisano, że paragraf 11 ustęp 2. Dyrektor MOSiR zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi w liczbie zapewniającej prawidłową realizację zadań statutowych. Okazuje się, że w świetle tak brzmiącego zapisu, za którym za chwilę będzie głosował Krówczyński, jest zasadne. Owa zasadność jest tym bardziej właściwa do dyskusji, jeżeli w innym paragrafie zapisano, że paragraf 16 ustęp 1. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Mimo takich zapisów Krówczyński uznał, że pytania radnej, która tak jak Krówczyński w chwili, kiedy taki dokument będzie przyjęty, będzie zabezpieczała środki na zapłaty dla pracowników, których zatrudnia dyrektor. Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie właśnie w tym rozdziale czwartym pracownicy MOSiR-u. Bo może gdzieś to też przeczytam. Czy jest jakaś struktura organizacyjna, jeśli chodzi o właśnie jakiś podział, jakieś działy w MOSiR-ze? Czy jest to gdzieś określone, czy jest pani dyrektor, czy jest pani księgowa? Czy możemy się tutaj dopytać troszeczkę, czy można to doszczegółowić? Zatrudnia pracowników działalności podstawowej administracji oraz obsługi w liczbie zapewniającej, czy są jakieś, może tak, statut tego nie określa, a chyba powinien, jak jest zbudowana, jeśli chodzi o MOSiR, jak jest zbudowana ta struktura, nie wiem, pracowników, kto komu podlega, jakie tam są działy, jakby można było się jeszcze dopytać i czy tego nie powinno też być w statucie? Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, ja może od tej części związanej z ilością uczestników korzystających. Wszystko państwo radni mają w raporcie o stanie gminy. Rozumiem, że wszyscy wnikliwie państwo przeanalizowali tę część, więc ten element tam państwo znajdą. A jeżeli chodzi o kwestię ilości osób, to myślę, że pani dyrektor na tą chwilę odpowie na to pytanie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nasza struktura organizacyjna oczywiście jest załącznikiem do regulaminu organizacyjnego. Na tę chwilę my mamy po prostu na etacie około 15 pracowników. W większości są to pracownicy gospodarczy, którzy zajmują się bieżącą działalnością na opieką na obiektach. Z kolei jeśli chodzi o pracowników administracyjnych, to tak naprawdę jestem ja, jest specjalista do organizacji imprez, jest pani, która zajmuje się częściowo kadrami, sekretariatem, no i księgowa, która jest na pół etatu. I to jest tak naprawdę całe nasze zatrudnienie. Nie. Ja chciałam zapytać o punkt 15, promowanie walorów turystycznych miasta Lubartów i okolic. Czy to jest rzeczywiście zadanie tej jednostki, czy raczej zarządzanie mieniem ewentualnie tych, bo rozumiem, że w mieście mamy też dział promocji, on się zajmuje tutaj promowaniem walorów turystycznych, a miejski ośrodek jakoś tak niekoniecznie, wydaje mi się, że ten punkt tutaj jest właściwy. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja tutaj w ogóle nie widzę żadnej sprzeczności, ponieważ my organizujemy imprezy o szerokim spektrum i tak naprawdę ostatnie nasze imprezy, na przykład rowerowe, są to rajdy rowerowe, gdzie zwiedzamy tak naprawdę nasze okolice, czy najbliższa impreza, którą będziemy organizować, jest to triatlon. Więc drodzy Państwo, przyjeżdżają do nas goście z Podkarpacia, z Lublina, oni oglądają te nasze tereny, to, że mamy się czym pochwalić. Według mnie jest to jakaś działalność w pewnym sensie turystyczna, no oprócz tego też mamy plany, bo my cały czas się chcemy rozwijać. Mamy plany imprezy takiego typowego rajdu wyjazdowego, typowo takiej imprezy turystycznej. Dziękuję. Za zmianami w statucie zagłosowali Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk oraz Andrzej Zieliński. W statucie MOSiR-u dokonano istotnych zmian, a dyskusja nad funkcjonowaniem tej jednostki budżetowej była ograniczana przez przewodniczącego Krówczyńskiego. Jak pan skomentuje zaistniałą sytuację? No nic dodać, nic ująć. Widzimy, że nowa władza wzięła się intensywnie do zarządzania miastem, radnymi, sesją Rady Miasta i nie pozwala się radnym zabierać głosu w bardzo ważnych sprawach związanych z kwestiami, które nas wszystkich dotyczą. Nie kto inny jak Komitet Wyborczy pana Krówczyńskiego jest autorem projektu uchwały dotyczącej powołania MOSiR-u. Widzimy, że w MOSiR-ze teraz zachodzą olbrzymie zmiany, że tak naprawdę kompetencje, które Rada miała, przekazuje burmistrzowi, niestety, zupełnie tego nie rozumiem, czego pozbywa się tych swoich własnych uprawnień. No i widać, że układ koalicyjny działa, a jak układ koalicyjny działa, to ci, którzy byli demokratami, bronili wolności słowa, zabierania głosu w dyskusji, no stali się tym, kogo krytykowali. Na zebraniu w ratuszu poinformowano rodziców, że od nowego sezonu treningowego w MOSiR-ze rodzice będą płacić za treningi dzieci. Czy ta jednostka powinna pobierać takowe opłaty? Absolutnie nie powinna pobierać takich opłat, ponieważ to jest jednostka budżetowa. W chwili, kiedy był tworzony MOSiR, no niech sobie przypomną radni wspólnoty lubartowskich, z czyich to ust padały argumenty, zarzuty w dyskusji również w chwili, kiedy były przekazywane środki klubom sportowym, że kluby sportowe nie dość, że dostają dotacje z ratusza, to jeszcze dodatkowo biorą comiesięczne opłaty od swoich osób, które trenują w tych klubach. No przecież, no kto to mówił? To mówili jacyś inni radni niż radni wspólnoty lubartowskiej? No nie. A teraz okazuje się, że mimo, że MOSiR kosztuje niemało, tam znalazły zatrudnienie osoby, które są radnymi, którym szukano tego etatu. No przecież wszyscy wiemy, że tam radny Kuśmierzak pracuje. Mnóstwo innych osób, które kręciły się wokół pana burmistrza, mało tego, brały udział w kampanii wyborczej, proszę zwrócić uwagę. No taki krzyk jest dzisiaj w całej Polsce o tym, jak to partia PiS wykorzystywała środki publiczne i osoby, które te środki publiczne otrzymywały, wspierały później kandydatów tej kampanii, no to ja proszę zwrócić uwagę, ile osób, które brały środki publiczne za kadencji pana Paśnika i były finansowane, albo wykorzystują mienie miasta, prowadząc swoją działalność, te stowarzyszenia, czy przedstawiciele tych stowarzyszeń czasem nie udzielili poparcia panu burmistrzowi Paśnikowi podczas tej ostatniej kampanii wyborczej, a teraz również pracują w MOSiR-ze, mało tego, na tym zebraniu jedna z tych osób wstała i powiedziała, że słuchajcie, no teraz trzeba to, mamy większe uprawnienia jako MOSiR, dostaliśmy uprawnienie dodatkowe do dodatkowych apanarzy, jeżeli chodzi o PZPN, oczywiście jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, więc no teraz nie ma już darmo, teraz trzeba będzie płacić, ale 100 zł miesięcznie to nie jest dużo. No i teraz wróćmy do wypowiedzi wcześniejszych. Jak to było, ja pamiętam, jakby dzień dobry, jak były krytykowane kluby sportowe, te, które właśnie brały środki finansowe z miasta, z budżetu, i jeszcze dodatkowo zasilały swoje budżety środkami, które były brane od rodziców, ponieważ te środki z budżetu nie wystarczały. A tutaj mamy MOSiR, jednostkę typowo utworzono po to, żeby
no może patologia to nie było powiedziane, ale żeby tym złym praktykom zaniechać i co się dzieje? Rodzice zostali poinformowani, że te środki finansowe będą musieli płacić. Ja proponuję, żeby te osoby, które powiązane są z MOSiR-em, radny Kuśmierzak czy inne osoby, no żeby zaczęły pracować za darmo. Po co nam ta administracja w MOSiR-ze? Ona do niczego nie jest potrzebna. Po co, żeby znowu ludzie gdzieś pobiegli w pola? Jak będzie organizowany jakiś bieg, no to do niczego to nie jest potrzebne. Natomiast owszem, trenerzy, którzy mają prowadzą te zajęcia bezpośrednio z osobami, które ćwiczą, no to tutaj można przerzucić z powrotem na stowarzyszenia, to zawiązać stowarzyszenie, dać dotacje i niech sobie radzą. No i wtedy, jeżeli nie będzie starczało, no to owszem, od rodziców niech dodatkowo te środki będą brane, ale nie w przypadku, to tak jakby teraz w Lubartowskim Ośrodku Kultury, też jednostka budżetowa, mamy Lubartowski Ośrodek Kultury, jest informacja taka, że w związku z tym, że Lubartowski Ośrodek Kultury będzie przez K z dużej litery, U pięknie napisane, jeszcze L będzie cudownie wyglądało, no to w związku z tym, że wybije się na jakiś wyższy szczebel prowadzenia tej działalności kulturalnej, to też rodzice będą płacić za zajęcia plastyczne czy jakiekolwiek inne, jakie są prowadzone w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Albo rybki, albo... To więc trzeba się zdecydować i prowadzić tę działalność tak, jak się ją obiecało, jakie były pierwotne założenia. Mało tego, zmienia się statut na ostatniej sesji. Wprowadza się zapisy, że MOSiR może dodatkowo brać dodatkowe opłaty za różnego rodzaju świadczenia, które będzie na zewnątrz realizował. No to no widać, że z tego pierwotnego założenia, takiego porządkowania tych wszystkich sporów, waśni, kto ma gdzie trenować i tak dalej, tego, kto ma prowadzić szkolenia, no przekształca nam się to po prostu w jakiś podmiot mocno biznesowy. Tylko zastanawiam się, dlaczego się wprost nie mówi, że po prostu wyciąga się dodatkowe pieniądze z kieszeni podatnika. No bo podatnik raz łoży na utrzymanych szanownego państwa w biurach MOSiR-u, a dwa jeszcze ma podatnik dołożyć do treningu własnego dziecka. No tak nie może być. Przez kilka lat młodsi miłośnicy piłki nożnej trenowali w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i nie płacili za naukę gry w piłkę nożną. Trenowali za darmo, bo MOSiR finansowany jest z budżetu miasta. Tuż przed wakacjami rodzice dowiedzieli się, że za darmo to już było, a teraz czas zacząć płacić za szkolenie młodych Lewandowskich. Jeżeli możemy coś podpowiedzieć, to zamiast podwyżek dla burmistrza czy zatrudniania w MOSiR-ze radnych, warto pomyśleć o tych, dla których piłka nożna to miłość od najmłodszych lat. Dagmara Kukla, Kanał S. Podczas sesji Rady Miasta radni debatowali o maksymalnej liczbie punktów handlujących alkoholem. Okazuje się, że w związku z zamykaniem się lokali gastronomicznych będzie więcej sklepów, gdzie będzie można kupić alkohol. Co ciekawe, takie rozwiązanie podobało się przewodniczącej komisji. Uwaga, komisji, która ma nie pochwalać większego picia, a przeciwdziałać tym, którzy nadużywają alkoholu. Komu podoba się więcej sklepów z wódką, a komu nie? O tym w naszym materiale. Takiej debaty nasze miasto dawno nie widziało. Kilka osób, które zasiadają w komisji przeciwdziałającej nadużywania alkoholu w naszym mieście, głosowało za tym, aby zwiększyć liczbę sklepów, gdzie będzie można kupić piwo, wino lub wódkę. Ilość takich zezwoleń ma się zwiększyć ze 132 do 139. Czy radni byli pod wpływem i jeżeli tak, to kogo? Zerknijmy na debatę. Jako przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będę głosowała za przyjęciem tego projektu uchwały, bo nie zwiększamy ilości jako takiej, natomiast przesuwamy, tak jak tutaj pani pełnomocnik uzasadniła, że przybywa punktów sprzedaży poza miejscem spożycia, natomiast niektóre lokale gastronomiczne upadają, więc nie zwiększamy, tylko przesuwamy, tak jak tutaj jest w uchwale, w uzasadnieniu. Dziękuję, uwaga. No ja to rozumiem troszkę inaczej. Nie zwiększamy, moim zdaniem zwiększamy, jeżeli chodzi o sklepy, bo te punkty wzrosną w sklepach. U mnie na osiedlu jest 4 punkty sprzedaży alkoholu, a 5 to jest w CPN-ie można zakupić sobie alkohol. To niedługo dojdzie u nas do czegoś takiego, że prędzej będzie można kupić w sklepie alkohol, aniżeli będzie można kupić chleb. Ja to tak rozumiem.
Także tych punktów sprzedaży alkoholu sklepów będzie 139, tak? Ja tak rozumiem. Ciekawe jest uzasadnienie tego projektu uchwały i ja je tu częściowo przeczytam, przynajmniej pierwszy akapit. W związku z dynamicznym rozwojem miasta Lubartowa zaobserwować można, iż znacząco poszerzyły się granice istniejących już osiedli oraz powstały nowe skupiska mieszkalne. W konsekwencji zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi sklepów wielobranżowych, w których przedsiębiorcy starają się uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, co nie jest możliwe z powodu wyczerpania limitu zezwoleń ustanowionego wymienioną na wstępie uchwałą Rady Miasta w Lubartowie. No, dla mnie wygląda to tak, jakby alkohol to był artykuł pierwszej potrzeby i na każdym rogu powinien być sprzedawany w każdym najmniejszym sklepiku. Tych zezwoleń przecież jest tak niewiele, bo przecież raptem kilka, prawda, na całym mieście, a nie 132 jak do tej pory i zwiększamy o 7. Ja rozumiem, jeśli chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Tam można coś zjeść, tam można mniej lub bardziej miło spędzić czas, natomiast otwieranie kolejnych sklepów, w których można kupić alkohol, no uważam, że nie do końca jest zasadne. Szczególnie, że tych punktów, gdzie ten alkohol można kupić, jest dość dużo. Także ja mam pewne zastrzeżenia, jeśli o to chodzi, żeby iść koniecznie w tą stronę, żeby w każdym kolejnym sklepie spożywczym, który przedsiębiorca otworzy i na każdym osiedlu i na każdym skrzyżowaniu, na każdej ulicy ten alkohol ma być sprzedawany. Ja po prostu dziwię się, że Komisja Antyalkoholowa ma takie rekomendacje, że jest za tą uchwałą, ponieważ problem rodzin, problem uzależnień od alkoholu jest, uważam, że duży, nie jest mały. Mamy poradnię uzależnień w naszym szpitalu lubartowskim, mamy Stowarzyszenie Nadzieja, Klub Abstynenta, Stowarzyszenie Odmowa, Anonimowy Alkoholicy, Grupa Droga do Wolności w Lubartowie i Alwernia Franciszkanów, Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny. I jasno i wyraźnie mamy zapisane, że uczenie życia kultury bez alkoholu, propagowanie w trzeźwości na terenie miasta Lubartowa i gminy Lubartów, szczególnie wśród młodzieży. A w tym momencie chcemy jeszcze zwiększać tą ilość sprzedaży alkoholu, a nie mamy tak małej ilości. Także ja będę głosowała przeciw tej uchwale. Ja nie zagłosuję za tą uchwałą, ponieważ widzę dużo problemów, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu u nas i wielokrotnie nawet w szpitalu obserwuje się przywożone osoby, które są poobijane, które muszą być zaopatrzone albo przyjęte i zajmują miejsca, można powiedzieć, osobom, które powinny być przyjęte, staruszce czy innej osobie bardzo schorowanej. Także to jest problem duży i bardzo się dziwię Komisji Antyalkoholowej. Dziękuję bardzo. No rozumiem też, że jakieś punkty wystąpiły. O, ja też oczywiście tutaj nie popieram, wstrzymam się w tym głosowaniu. Ale tak, rozumiem, że jacyś przedsiębiorcy podjęli jakieś decyzje biznesowe. Być może już je podjęli. Trudno, ciekawa jestem, jakiego to są, wiem, że to jest tajemnica handlowa, ale być może chodzi, też o centrum handlowe, które powstaje tutaj na wjeździe do Lubartowa, więc trudno mi jest sobie teraz wyobrazić, kto dokładnie składa takie prośby. Natomiast, żeby uniknąć takich sytuacji, kiedy już ktoś podjął tą decyzję biznesową i być może bardzo mu to utrudni funkcjonowanie, czy możemy jako miasto występować na początku roku z jasną deklaracją, że w tym roku nie przewidujemy udzielania żadnych licencji, jeśli chodzi o na przykład o sklepy czy tego typu lokale? Czy jest taka możliwość, żebyśmy już na początku roku deklarowali
I nie wiem, nie wprowadzali w błąd może ludzi, którzy podejmują te decyzje biznesowe, licząc, że taką licencję dostaną. Czy jest prawnie takie coś możliwe, żebyśmy takiej deklaracji składali i żeby osoby, które podejmują te decyzje, wiedziały, że miasto Lubartów ma już wystarczająco takich punktów? Nie wiem, kto mógł mi odpowiedzieć na to pytanie. Więc zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł 12 ustęp 1 Rada Gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie ma określonego, czy to jest co roku, po prostu rada. Ja oczywiście popieram moje przedmówczynie i również uważam, że dostęp do alkoholu jest coraz większy i mamy coraz większy problem w mieście Lubartowie z osobami nadużywającymi alkohol. I ja nie mówię tylko o osobach dorosłych, gdzie coraz częściej słyszymy o wypadkach z ich udziałem, ale również chciałam zwrócić uwagę, że wśród młodzieży zaczynamy obserwować w szkołach coraz większy problem za nadużywaniem alkoholu. Był taki okres, że ten alkohol jakoś tak wyglądało na to, że to się zmniejsza ten problem. Niestety ostatnimi czasy coraz więcej i oczywiście też alkohol jest powodem różnych stanów depresyjnych wśród młodzieży i wiąże to się również z próbami samobójczymi, więc ja będę przeciwko, uważam, że za dużo mamy punktów w mieście Lubartowie. Dziękuję. A może mam takie pytanko, może moglibyśmy wspierać przedsiębiorców, którzy by chcieli założyć lokale gastronomiczne w Lubartowie? Na przykład mamy tutaj Centrum Lubartowa, kiedyś były takie lokale, tętniło życie, można było przyjść, zjeść, posiedzieć, herbata, kawa. Może w tym kierunku idźmy, tak żeby młodzi ludzie też mieli się gdzie spotkać, a nie wiem gdzie, dosłownie. No, można było coś pomyśleć w tym kierunku. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam tutaj tylko taką... Jedno zdanie chciałem powiedzieć do Komisji Antyalkoholowej. Jeżeli komisja jest za, to tak jakby ksiądz powiedział w kościele, idźcie i grzeszcie. Dziękuję. Jeżeli tutaj wydaje nam się, że ilość sklepów, w których sprzedaje się alkohol, rozwiąże problem tego, że ludzie piją alkohol, to jesteśmy w błędzie. Ja może odniosę się do słów pana Przemka, skąd ja czerpię tę wiedzę, z doświadczenia i z obserwacji i z kontaktu z młodzieżą i z doniesień medialnych. Na każdym kroku widzimy. I jeszcze jedna rzecz. Nie chodzi o prohibicję, chodzi o dostępność i ilość punktów niestety powoduje to, że ta dostępność jest większa i jakby zachęca jeszcze bardziej do nabywania tego rodzaju. Zgadzam się z tym, że jak nie będzie tu, to osoba uzależniona znajdzie sobie miejsce, skąd miałaby wziąć sobie ten produkt jej niezbędny. Ale ja mówię o tych ludziach, którzy jeszcze się nie uzależnili i oni jakby będą mieli mniejsze możliwości, to też nie będzie to powodować, że będą nadużywać tego alkoholu. Oczywiście problem jest szeroki i to nie jest tak, że ograniczanie punktów spowoduje jakby ograniczenie alkoholizmu, ale na pewno pomoże. I mówienie tutaj, że pieniądze ze sprzedaży alkoholu będą służyć nam do wspierania walki z alkoholem, to tak jakbyśmy wysłali kogoś, żeby podpalał, żeby strażak miał pracę. No, to jest i naprawdę ja jeszcze raz podkreślę to, że jestem zdumiona, że Komisja Antyalkoholowa jest za, no uważam, że ona jest od tego, żeby jednak ograniczać mimo wszystko. Dziękuję. Ja też absolutnie nie zgadzam się z panem radnym Kuralem, ponieważ wiele samorządów w Polsce, Kraków, Warszawa, wiele innych miast podejmuje liczne inicjatywy, żeby ograniczyć dostępność alkoholu na terenie swoich samorządów. W tej chwili wiem, że jednemu samorządowi się udało, ja znajdę na Twitterze i zobaczę, który, bo inny samorząd miał się wzorować. Są walki, wydaje mi się, że partia Razem nawet najbardziej o to zabiega.
Więc badania na pewno pokazują, że to ograniczenie dostępności ma jakieś znaczenie. Wiele samorządów ogranicza dostępność wysokoprocentowych alkoholów na przykład na stacjach benzynowych. Więc ma to sens, ma to sens. I absolutnie się nie zgadzam z tym, że sensu to nie ma. Jak najbardziej popracujemy nad inicjatywą uchwałodawczą, nie żeby mieć jakąś prohibicję, tylko żeby ustalić pewną liczbę tych pozwoleń i robię to tylko z tego powodu. Ja zagłosuję tylko, wstrzymam się z tego powodu, że pan burmistrz nie mówił mi, że ja tutaj blokuję przedsiębiorców, bo uważam, że pewnie ktoś podjął decyzje biznesowe w tej chwili, które być może utrudnią mu w ogóle rozpoczęcie tych działalności. Natomiast uważam, że jak najbardziej powinniśmy mieć jasno sprecyzowane ilości, chociaż tu mi pan, znaczy Piotr Kusyk podpowiada, że państwo i tak będą przenosić z gastronomii na sklepy, więc to nie wiem, jak to ugryźć, żeby w ogóle miało to sens i czy to się da zrobić. Mam nadzieję, że Komisja Antyalkoholowa będzie nas wspierała w tej inicjatywie uchwałodawczej i państwo też się włączą z nami, żeby no po prostu na początku roku jasno deklarować potencjalnym przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy chcą otwierać sklepy, że takich licencji w Lubartowie już nie otrzymają. I kolejna sprawa, no ja się cieszę, że mówimy o tym funduszu antyalkoholowym, ale ja wiem, że chyba w marcu przyjmowaliśmy, ale trzeba się też przyjrzeć, bo wiemy, jakie były nieprawidłowości. Tam też nie wszystko jest tak, jak powinno być. Nie do końca te pieniądze są wydatkowane w ten sposób, żeby realnie spełniały swoją funkcję. Więc to też, proszę państwa, i apeluję do Komisji Antyalkoholowej, żeby przyjrzeć się temu, czy nie warto tych środków wydatkować lepiej, efektywniej, a niekoniecznie na rzeczy, które nie bardzo przyczyniają się do, nie wiem, nawet edukacji młodzieży. No nie chcę już unikać szczegóły, też nie chcę wpadać w jakieś tarapaty, ale chyba tam nie wszystko też do końca zawsze jest w porządku. Dziękuję bardzo. Od 25 lat pełnię funkcję przewodniczenia tej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nad czym ubolewam ja osobiście jako były pedagog szkolny, bo już nie pracuję w szkole jako pedagog szkolny, na czym ubolewam? Że jest problem z rodzicami. Ci państwo, którzy macie rodzice w szkole, to sami wiecie, ile zapraszamy wspaniałych ludzi, trenerów, edukatorów, rodzicom. Wiecie, ile rodziców przychodzi? Garstka. Pani Ola pracuje, prawda? Nie wiem, kto jeszcze pracuje w szkole z państwa, ale tutaj jest pani pedagog, pan Przemek, który pracował w szkole. To wiecie, pan Ryszard, to wiecie państwo, pani Edytko, ile rodziców tak naprawdę jest zainteresowanych. I tu jest problem. Tu jest problem, że my jako szkoła mamy problem z edukacją rodziców. Jak jest dom pozytywny, gdzie fantastycznie rodzice prowadzą dzieci, tam nie ma problemu. I mamy na to wyniki ankiet, które co roku prowadzą pedagodzy i psycholodzy w szkołach. Szkoła Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest szkołą powiatową. Więc nie wiem, jak u państwa jest ze środkami. My fundujemy, znaczy my przekazujemy środki na profilaktykę szkołom miejskim i to bardzo duże środki. Także być może szkoła państwa jest niedofinansowana, nie wiem tego, bo to już powiat ją prowadzi. My prowadzimy jedno liceum i szkoły podstawowe, prawda, przedszkola miejskie. Także ja odpowiadam za miejski program profilaktyki z panią pełnomocnik. Także musicie państwo mieć taką wiedzę, że my nie zwiększamy. Rada przyjęła ilość punktów, więc my jesteśmy za utrzymaniem tych punktów. Dlaczego mamy ograniczać przedsiębiorcom, którzy otwierają sklepy, sprzedaż piwa? Ja mam tutaj sprostowanie do pana Przemka Kurala. Pan powiedział, że jeden pije dużo i się uzależni, drugi pije mniej i się uzależni. No niestety nie jest to tak, po prostu jednego łapie to szybciej, drugiego wolniej. To jest uzależnienie fizyczne, nie psychiczne. Psychiczne to jest tylko papierosy, co siedzi w głowie, a alkohol jest to uzależnienie fizyczne. Więc jak ktoś pije dużo, to prędzej czy później się uzależni, bo ciało się uzależni, nie umysł pierwszy. Druga sprawa. Czy jest, to do Komisji Antyalkoholowej, czy jest możliwe wprowadzenie ograniczenia sprzedaży przy szkołach i nie robienia takich punktów? Tak? Kolejna rzecz. Więcej sklepów z artykułami alkoholowymi, monopolowych. Prosty przykład. Idzie alkoholik ulicą, wyszedł na spacer, który walczy z nałogiem. Mija jeden sklep monopolowy, dam radę, idę dalej. Mija drugi, dam radę, idę dalej, odwraca głowę. Idzie do domu, mija trzeci, kupuje i pije. Czyli ograniczanie takich punktów uważam, że jest dobre. Dziękuję.
Radny Kural powiedział kilka minut temu, że ilość punktów z alkoholem nie stanowi problemu. Czy jest ich mało, czy dużo, nie ma to większego znaczenia. To ja się pytam radnego Kurala, dlaczego w Skandynawii ilość sklepów z alkoholem jest ograniczona niemalże do minimum. Nie ma co prawda prohibicji, ale nie można kupić nieograniczonej ilości alkoholu, tak jak u nas, o nieograniczonym czasie, w nieograniczonej ilości sklepów. Więc jakiś to związek chyba jest. To może, nie wiem, czy radny Kural miał to na myśli, ale skoro mamy tylko 180 pozwoleń, to może zwiększmy do 1800, skoro to nie ma właściwie żadnego znaczenia i wtedy nie będziemy musieli tutaj dyskutować. Każdy, kto zechce, myślę, że 1800 w zupełności zaspokoi wszystkich przedsiębiorców i problemu żadnego nie będzie. I chciałbym jeszcze się odnieść do przedmówczyni, bo do pani przewodniczącej komisji. Tak, pieniądze, które pochodzą z koncesji na sprzedaż alkoholu i z tych pieniędzy, które przedsiębiorcy wpłacają po określeniu sprzedaży rocznej, muszą wpłacić określony procent tej sprzedaży do budżetu miasta, są wyłącznie przeznaczone na walkę z tak zwanym alkoholizmem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No to może pójdźmy właśnie, jeśli to radny Kural miał to na myśli, a nie wiem, czy miał, no to zwiększmy tą ilość tych punktów. Niech ta sprzedaż alkoholu jeszcze bardziej się zwiększy, może i 10 czy 20-krotnie, będziemy mieć jeszcze więcej pieniędzy do zwalczania walczenia z alkoholizmem. No, będziemy mieć masę pieniędzy na to. Tylko czy to jest dobra droga? Dziękuję. Za uchwałą zagłosowało 12 radnych, w tym 3 osoby, które pracują w Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, czyli Krystyna Bajda, Krystyna Jeziorska i Anna Kuszner. Oprócz 3 pań, które zajmują się przeciwdziałaniem w naszym mieście alkoholizmowi, za uchwałą zwiększającą ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu zagłosowali Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Artur Kuśmierzak, Edyta Lewtak i Andrzej Zieliński. A w dalszej części informacji poważne zdarzenie na obwodnicy. Obaj kierujący byli trzeźwi. Festiwal śladami Zingera w Lubartowie. Młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2 imienia księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie dobrze wie, czym jest ekologia. Uczniowie w ciągu minionego już roku szkolnego, jak co roku od września do czerwca, aktywnie działali w kierunku ochrony środowiska. We wrześniu uczniowie uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata, zbierając śmieci wokół szkoły. Na początku roku były warsztaty o segregacji odpadów i ochronie środowiska dla klas pierwszych. W październiku natomiast uczniowie wzięli udział w wielkiej lekcji ekologii zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wiosną odbyły się akcje ekologiczne, w tym Posać swoje drzewo, organizowane przez Nadleśnictwo Lubartów. W pierwszym ELO obchodzono Dzień Wody i Dzień Ziemi, jako apel Dzień Błękitnej Planety, z quizami, konkursami i prezentacjami ekologicznymi. W marcu uczniowie uczestniczyli w konferencji Doradztwo Klimatyczne Działania Powiatu Lubartowskiego, zorganizowanej przez Starostwo w Lubartowie. Do maja odbywały się zajęcia projektowe, które zaowocowały warsztatami dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Na koniec roku uczniowie zwiedzili Zakład Ujęcie Wody w Lubartowie, poznając laboratorium badania wody i ścieków oraz urządzenia działające w ujęciu. W piątkowy wieczór 28 czerwca na obwodnicy Lubartowa doszło do zderzenia 2 aut marki BMW. Jak się okazało, 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa. Kierowca i pasażerka drugiego auta zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Więcej sierżant sztabowy Jagoda Stanicka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 19-letni kierujący samochodem marki BMW, jadąc od miejscowości Nowodwór w kierunku obwodnicy Lubartowa, na oznakowanym skrzyżowaniu na wysokości właśnie skrzyżowania z ulicą Nowodworską,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem również marki BMW typu M6. Doszło do zderzenia pomiędzy tymi pojazdami. W wyniku tego wypadku zarówno 44-letni kierujący M6 oraz pasażerka w wieku 38 lat zostali przewiezieni z obrażeniami ciała do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Tam czasowo występowały utrudnienia w ruchu pojazdów. Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzone jest w lubartowskiej komendzie. Koło historyczne Armii Krajowej Firlej zaprasza na rajd rowerowy połączony z lekcją historii. Zaplanowana trasa liczy około 22 km i wiedzie szlakiem miejsc upamiętniających żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po raz 9. koło historyczne w Firleju organizuje rajd rowerowy dla uczczenia wyzwolenia gminy Firlej przez 27. Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Tegoroczna edycja odbędzie się 20 lipca o godzinie 9, a rozpocznie się zbiórką pod Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju. Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci, gdzie odbędą się lekcje historii. W ramach imprezy zaplanowano konkursy z nagrodami, poczęstunek i dodatkowe atrakcje. 14. edycja Festiwalu Śladami Singera po raz kolejny zawita do Lubartowa. Już 20 lipca na lubartowskim deptaku wystąpią artyści m.in. z Chorwacji, Ukrainy czy Argentyny. W programie projekcja filmów dokumentalnych, czytanie książki sztuk mistrz z Lublina wraz z udziałem publiczności, widowisko teatralne pod tytułem Przyjaciele sztuk mistrza 2024 z muzyką na żywo, elementami tańca, żonglerki czy fire show. Festiwal inspirowany jest osobistymi wspomnieniami Isaaca Singera. Festiwal corocznie odbywa się szlakiem miast związanych z tą postacią. Tegoroczna edycja odwiedzi 15 miast województwa lubelskiego. Lubartów dołączył do tej trasy w 2021 roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 76-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa. Senior w dobrej wierze przekazał przestępcom 45 tysięcy złotych. Dokładniej o tym zdarzeniu sierżant sztabowy Jagoda Stanicka. Jak wynika z tych informacji, które przekazał i ze wstępnych ustaleń policjantów, kilka dni temu do tego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za jego córkę. Oświadczyła, że miała zdarzenie drogowe, wypadek, w którym doszło do potrącenia obywatelki Niemiec. Ta kobieta miała być w bardzo ciężkim stanie i aby mogła ona uniknąć kary więzienia, potrzebne są pieniądze. Zaproponowała tutaj kwotę 90 tysięcy złotych. Mężczyzna oświadczył, że takich pieniędzy nie posiada. W międzyczasie jeszcze rozmowa została przekazana do drugiego oszusta, który podawał się za adwokata tej kobiety. Mężczyźni oświadczyli, że kobieta czeka, czyli ta córka, że czeka właśnie na przesłuchanie do prokuratora. Całość tej sytuacji została tak przedstawiona, że już w ostateczności ten mężczyzna powiedział, że ma 45 tysięcy złotych, no i te pieniądze może przekazać na córkę, na to zdarzenie. Oszuści oczywiście szybko podłapali ten temat dotyczący pieniędzy i już w bardzo szybkim czasie jeden z nich przyszedł na posesję do tego mężczyzny. No i ten 76-latek przekazał oszustowi tą wymienioną kwotę pieniędzy. Później w rozmowie z innym członkiem rodziny, no mężczyzna zorientował się, że po prostu został oszukany. Już kilkukrotnie, prawda, informujemy o tym, aby nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, żeby nie wierzyć od razu w to, co usłyszymy, jeżeli ktoś do nas zadzwoni, poinformuje nas o jakiejś bardzo nagłej sprawie, czy właśnie o jakimś wypadku. Musimy pamiętać o tym, że właśnie oszuści bardzo często wykorzystują tą presję czasu i działają, żerują po prostu na naszej uczciwości. Nie przekazujmy nikomu pieniędzy, rozłączmy się i sami skontaktujmy się z osobą, czy z naszej rodziny, czy z jakąś inną, w celu po prostu weryfikacji tych wszystkich informacji. Pamiętajmy także, aby nie przekazywać nikomu naszego numeru PESEL, naszych danych, innych naszych danych wrażliwych, nie wpisywać nigdzie loginów, haseł, przede wszystkim no, nie przekazywać takich danych do innych osób, bo nigdy nie wiemy, w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane. W tej sprawie
postępowanie prowadzone jest w lubartowskiej komendzie. A teraz zapraszamy na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. W piątek 5 lipca przewidywany jest deszcz, na termometrach 23 kreski powyżej zera, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali. W sobotę niebo będzie prawie bezchmurne, a termometry wskażą wartość 29 stopni Celsjusza, wiatr bez zmian 29 km na godzinę, ciśnienie również pozostanie na takim samym poziomie jak w piątek. Niedziela natomiast zapowiada się bardzo upalnie, 32 kreski powyżej zera, ale te upały mogą doprowadzić do burz z deszczem. Wiatr 25 km na godzinę, a ciśnienie zmaleje do 1012 hektopaskali. Nowy tydzień rozpoczniemy z zachmurzeniem umiarkowanym, bo taka pogoda przewidywana jest w poniedziałek 8 lipca. Termometry pokażą 29 kresek powyżej zera, a ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Prawie bezchmurne niebo i 26 stopni na termometrach, tak będzie we wtorek. Ciśnienie nieco wzrośnie do 1022 hektopaskali. Konkretne upały nadal się będą utrzymywać jeszcze przez środę i czwartek. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest w środę. Na termometrach tego dnia będzie 28 stopni powyżej zera, ciśnienie 1020 hektopaskali. Zaś w czwartek 31 kresek na termometrach i małe zachmurzenie. Zaś w czwartek zachmurzenie małe i 31 kresek na termometrach. Ciśnienie nieco zmaleje do 1016 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A to już są wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu informacji. Zachęcam Państwa do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub też pod numerem telefonu 605-331-126. Przypominam Państwu, że wszystkie nasze dotychczasowe materiały znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. A dziś dziękuję Państwu uprzejmie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań informacji kanału S.